Jeżeli chodzi o takie najpilniejsze potrzeby, to na pewno trzeba stworzyć kompleksową opiekę nad chorym reumatologicznie, ponieważ chory reumatologicznie oprócz tej swojej choroby podstawowej bardzo często dochodzi choroba współistniejąca, potrzebna jest opieka wielu specjalistów, potrzebna jest opieka rehabilitanta, potrzebna jest opieka psychologiczna, żeby móc wesprzeć się chorego na każdym etapie choroby, ale też jest potrzebna na przykład pomoc doradcy zawodowego, więc tutaj są jakby takie wyzwania związane z tym obszarem. Jeżeli chodzi o dostęp do leków, tych najbardziej innowacyjnych, to on w Polsce jest bardzo mocno ograniczony, przede wszystkim przez istnienie programów lekowych, które zawierają swoje kryteria wyjścia. Też przez to ograniczone jest również przez to, że te ośrodki, które prowadzą ten rodzaj terapii, jest ich po prostu w Polsce zbyt mało, one są niedostępne czasami z powodu odległości do pacjenta, więc tutaj też należałoby pomyśleć, jak tutaj usprawnić tę ścieżkę pacjenta do leczenia.